czterynoga portal w cieniu Peterów. Znajdujemy się obecnie na terenie budowy mostu łączącego Rzędzianowice i Złotniki, a ze mną przedstawiciel firmy Lafarge, który jest odpowiedzialny właśnie między innymi za budowę tego mostu. Jakie były największe wyzwania podczas budowy? Największymi wyzwaniami podczas budowy tego obiektu były przede wszystkim warunki atmosferyczne, logistyka również, jak i tutaj widzimy wielkość tego obiektu. Ale co ma Pan na myśli, mówiąc o warunkach atmosferycznych? Dostawy betonu odbywały się w kilku miesiącach, więc musieliśmy zwrócić uwagę na warunki takie jak wysoka temperatura, opady deszczu. Jeśli chodzi o wysoką temperaturę, to walczyliśmy troszeczkę podczas letnich miesięcy, ponieważ musieliśmy taką mieszankę dopracować, aby ten beton w sposób powolny i stabilny wiązał, żeby nie było różnych skurczy i pęknięć. Jakie są Pana odczucia, jeśli chodzi o udział w tak dużym przedsięwzięciu? Pewnie taka satysfakcja troszeczkę, jeśli mówimy o osobistych odczuciach, zadowolenie, że możemy tworzyć rzeczywistość, a przede wszystkim dla mieszkańców Mielca i powiatu mieleckiego kolejny most będzie na pewno ułatwieniem, aby mogli dotrzeć szybciej do pracy, jak i również wrócić szybciej z pracy. A co może Pan powiedzieć, jeśli chodzi o przebieg współpracy z generalnym wykonawcą? Jeśli chodzi o firmę Budimex, to przede wszystkim jest to duża firma, również taka jak firma Lafarge, więc mamy takie same standardy, jeśli chodzi o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, jak i również o fachowość czy zaplecze specjalistów. Więc tutaj, przystępując do zadania, byliśmy spokojni, że razem możemy osiągnąć sukces. Właśnie podjęcie się takiego przedsięwzięcia jest nie lada wyzwaniem. Jeśli chodzi o początek takiej zgłoszenia chęci na realizację tego, na co Pan szczególnie zwrócił uwagę? Tutaj na pewno musieliśmy razem z zamawiającym i z generalnym wykonawcą przejść po prostu fizycznie w miejscu, w którym teraz jesteśmy, przygotować się do tego przedsięwzięcia, sprawdzić, na co zwrócić szczególną uwagę. Tutaj problemy logistyczne były, bo raz musieliśmy z jednej strony betonować, raz z drugiej strony powiedzmy rzeki. No i końcowy etap, który był w ostatnich dniach, betonowanie nad samą wodą. Też musieliśmy dobrać odpowiedni sprzęt, tutaj mówimy o pompie do betonu, żeby po prostu mogła dostać i zabetonować ten element. I jeszcze, jaki jest szacowany czas właśnie zakończenia tego projektu? Tutaj musimy przede wszystkim rozmawiać z generalnym wykonawcą, bo to oni tutaj już teraz, powiedzmy, w ostatnich etapach trzymają puls, po prostu rękę na pulsie. Dla nas zakończyliśmy najważniejszy element, czyli ustrój nośny tego betonowania. Zostały nam delikatne prace wykończeniowe. Świetnie, w takim razie z niecierpliwością czekamy na otwarcie mostu i mam nadzieję, że to usprawni wszystkim poruszanie się. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.